Palej się, no nie! Że zagram tym. Na tyle dużo, aby wbijać z biegłości, bo jestem na to za słaby. Co jak co, ale trzeba wiedzieć, gdzie jest miejsce w szeregu. Nasze. Ja doskonale wiem. W garażu. No, oczywiście można się śmiać, ale stoma mnie na 3 strzały, więc pełen szacunek do przeciwnika oczywiście. Nie gramy jak down upośledzony, choć nazwa drużyny to jest upośledzony down, to starajmy się tak nie grać. Dobra, jest jedna bomba. Podjeżdża. Nie wiem, co on kurna knuje. Martwi mnie to, że mógłby pokusić się o haeki. Dobra, weszło. Dobra, odbił się. Teraz mogę oddać w niego dwa strzały z jego przodowaniem. Chciałem to zrobić bez straty HP. Ale na tej mapie nie powinien w teorii mieć opuszczenia armaty. Ze względu na ukształtowanie terenu, liczne górki, jeżeli ustawię się na wzniesieniu i wymuszę presję kapa, to on będzie musiał wyjechać wprost pod lufę. Nie ma czegoś takiego, że może inaczej. Nie może. Dlatego, że mam bardzo dobry zasięg widzenia na tym pojeździe i mam pozycję na wieżę i jestem jakby na takim wzgórzu, które widzi wszystko, co się zbliża. On też nie jest czołgiem lekkim, więc nie może mnie zaskoczyć jakoś bardzo. To jest długi pojazd. Z dobrym maskowaniem, ale długi jednak. Czy warto wymienić T-34 myślnik 3 na 112? T-34 myślnik 3 otrzymało liczne zmiany, które sprawiły, że się gra nim tak sobie, a grało się fatalnie. 112 otrzymała liczne zmiany, które sprawiły, że z gry takim sobie pojazdem gra się fajnym pojazdem, więc jeżeli chcesz mieć czołg ciężki, który spotyka maksymalnie 9, to okej. Okay. Ale nie jest też wybitna 112, to nie jest Defender. Może być, powiedzmy tak, może być. No dobra. Więc teraz tak, jak wygląda sytuacja? Co ja widzę, czego nie widzę i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze. Speedy Gonzales 96, hej, zobaczyłby mój wyciat na typę 64-9 fragów. Wyslałem ci link w ogrze. Dupy nie widzę, ale nie ma tyle czasu. 96, 5 złotych. Nie ma tyle czasu, aby jechać od dupy strony. Bardzo ważne jest to, że jak mi się pojawi tu na mordzie. Dobra, jest dobrze. Jest w gównianej miejscówce. Dlaczego jego miejscówka jest gówniana, ktoś może zapytać. Dlatego, że co by się nie działo, ma 30 sekund. Strzeli do przejęcia bazy. Dwadzieścia.
Będzie chciał zbić mnie z hajakiem. Nie zdąży dojechać. Nie wiem, czy zdąży. Zdąży? Zdąży. Baza zajęta. Jest! Nie zdąży. To spoko. No to spoko. Progetto. Progetto to jest magazynek z doładowaniem, to już nie jest taki klasyczny, ale oczywiście Progetto też liczymy jako jeden z najlepszych magazynków. Lorka zdecydowanie nie. Lorka nie, dużo mi się już mniej podoba Lorka niż kiedyś. No Progetto to już jest taki inny typ magazynka, ale jeżeli go liczymy jako magazynka, to tak jak najbardziej go również polecam. Oczywiście. Bardzo dobrze, że mnie pilnujecie. Bardzo, bardzo dobrze. Paweł siema multi, ocenisz moje konto z Paweł 2005xxx i dodasz do jakiegoś sklanu, pozdrawiam, 1 euro i 52 centy. Ustawiam się za murkiem, aby nie mógł strzelić przez murek pociskiem. Co? Kurna. Jak on tu zmieścił? Kurna. Ale to zmieścił ładnie. Że mam 200 HP więcej. Może to wystarczy. Pamiętajcie, że tu nie ma dogrywek, więc trzeba maksymalnie zaryzykować. Co ma być, to będzie. No. Spróbujemy od razu przycisnąć tego kapa. Może się wciągnie w walkę, może wjedzie w nas. Na blisko strzela częściej teoretycznie, ale dzięki przewadze HP, możliwości taranowania, też nie jestem aż tak na straconej pozycji. Najlepsze, co może być, to jest spotkać go na środku i na dystans grać, ale wątpię, aby był tak głupi na taką walkę pójść, to on musiałby naprawdę nie ogarnąć tematu. No i bardzo słaby początek. Silnie. Jest na zielonym. Był w lesie, jest kalafior. Jest strzał. Odbił się. Uszkodzona mam wieżyczkę. Palej się, no nie!
No kurna, no ile szczęścia będziesz miał? No ile szczęścia można mieć w jednej bitwie? Uszkodzić wieżyczkę, uszkodzić zbiorniki, zapalić. Ile szczęścia możesz mieć w jednej rundzie? Jezu, nawet strzelać nie potrafi. Odbija się z 5 metrów.